Nagrzywa się to. Trzeba będzie tych sznurków chyba dołożyć trochę. To dołożę. Ale masz inną cebulę. Dzień dobry. Dzień dobry. A nasion nie wzięłaś? No dobra, ja pamiętam. Dzisiaj będziemy próbowali wysadzić nasze zżarte rozsady brokuła gdzieś do grządek, nie wiem gdzie. I tak nic z nich prawie nie zostało, więc zwolnią nam się tacki i wysiejemy sobie na taki późniejszy zbiór marchew, cebulę, buraki, rzepę i rzodkiewkę chyba. I dla relaksu zajmiemy się też moim ulubionym zajęciem. Jest to moja nowa pasja życiowa. Będziemy ogarniać pomidory w foliaku. Tak, a ja jeszcze dowiążę sznurków dla fasolki. Ale to później. Trzeci dzień walki ze sznurkami. Jednego nam się skończył po prostu. No dobrze. No i tutaj dajemy rzepę, rzodkiewkę i buraka, bo tak sobie wymyślił stary. Zaraz ogarniemy to. Wczoraj powiązałam już trochę, to wygląda jak wygląda, więc jeszcze dowiążę do sznurka po prostu, od sznurka do sznurka. Zobaczymy, co z tego będzie. Czy to w ogóle zda jakiś egzamin, czy nie? Dobra, nie wiem. Sąsiad jeździ tutaj. I to, jak to się nazywa, co on robi?
przerzuca się, no ja po prostu zdycham, nie? Mam taki katar. Co tam działasz? Tutaj jeszcze do siebie tej rzepy i buroka. O, no to spoko. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tam już są. Rzepę to niby teraz jest prawdziwy termin jej siania, nie? Tak? No widzisz. Nawet. Tam są buraki, tak? Z jednej strony. Rzodkie. Buraku tu powinien być cały rządek, ale wzeszło tylko tyle. A rzodkiewki wygląda na to, że wzeszły wszystkie oprócz tych. A to siałeś teraz, nie? Tam, tak, to są ta, te ta tamte najnowsza. Wyrwałem i te posiałem, nie? Jeśli chodzi o tą kiszoną rzodkiewkę, co zrobiliśmy, to przyznajemy, że jest bez smaku. Dopiero jeden słoik spróbowaliśmy. No spróbowaliśmy, tak, jeden słoik. I okazało się, że nakrętka była nie do końca. No, przykręcona i... Dzisiaj próbujemy drugi. Gazowane. I smakowały jak kiszone nic. Tak, dokładnie. Smakowały jak coś kiszonego, ale nie miało to w sumie żadnego innego smaku. A jeszcze mamy cebulę, więc zobaczymy, co z cebulą. Ten bocian to coraz bliżej i bliżej. Się nie boi w ogóle traktora. O, proszę bardzo, jakiego mamy dzisiaj dostojnego gościa po drugiej stronie. Przyszedł się najeść. Ale fajnie, bez na wyciągnięcie ręki normalnie. Tu są ziemniaki. Zobaczcie, jednak trochę ich nam wyszło. Fajnie. Podlewamy i chyba spadamy, co? A tak, jeszcze musimy wody do Mausera zanieść. No i widzicie, jak to jest. Męska część dzików znowu pracuje, a żeńska nagrywa. Hehe, żart. Tam wyrywasz. Tak opatrzę. O kurde, ile się ptaków zerwało. O kurde. Są kwiatki na jednej. To fajnie. Chociaż tyle. Tu jest nasz karafiorek, gdzie nie to? Wczoraj? Tu. No fajnie. A tu silnego oczywiście. Chuju. Co się tam wyprawia, panie Adrianie? Niekończąca się opowieść. Opowieści z Narni. Tu możesz pokazać tego, jaki piękny okaz, jak się ktoś nie zna. Nie wiem, jak to stworzyłem, to bydle, ale jakoś stworzyłem i rośnie. Stworzyłeś potwora. To zaraz odczepię ten aparat od statywu i im pokażę. Ja wam chciałam jeszcze pokazać, bo zakwitł nam pierwszy ziemniak i ja tego wczoraj nie widziałam. Ani przedwczoraj. Ogólnie dużo z tych ziemniaków, jednak myśleliśmy, że ich tyle nie będzie. Natomiast zaczęły rosnąć, proszę bardzo. Jest. Jest i on, pierwszy zakwitnięty. Muszę tu przyjść jeszcze zrobić mu zdjęcie.
później. No ale ogólnie widzicie, tu są takie małe pypcie. Trzy. Tutaj są jakieś. Tu wychodzą. No, ogólnie wszędzie wychodzą. Także liczę na to, że ziemniaków to się nażremy w sumie. A tu pan Adrian. Musisz tu wleźć, tylko się nie zabij. No tak, ale tam mam włazić, jak ty tam jesteś? No tak, bo ja ci pokażę, co robię. Dobra. To nasze wspaniałe pomidory. Wspaniałe, to bardzo wiele powiedziane. Tutaj Adrian bardzo zręcznie urwał mu nie to, co trzeba. I tu sobie było grono, tak? Są na nim pomidorki. A dalej to grono wypuściło liścia i tak dalej. I zostało przewodnikiem i pomidorek rośnie z niego dalej. Taka sytuacja, ale ładnie pachnie. Jak ja lubię ten zapach pomidorów. O, a tu się pnie ta nasturcja. Tak, dałem mi sznurek. Fajnie. Dałem jej sznurek, bo się czepiała pomidora. Tu taki wysoki bydlak rośnie. Tam trochę tej bazylii amerykańskiej, co odbiła i żyje. Nie wiem, czy wy to widzicie w ogóle. Mam wrażenie, że coś mi włazi do ucha, nie? Możliwe. Najgorzej. A tutaj są te rzeczy, co wczoraj wysadzaliśmy. Arbuz jeden, arbuz drugi. Arbuz jeden, co żyje, drugi średnio. Ale ten jest super, ten urósł dużo. No i te w tym. Tutaj chyba nasz konkurent, w sensie rośnie sobie nasz ten, nie tykaj go, nasz do to konkursu. To jest ten krzaczek, który miał tego z suchą zgnilizną wierzchołkową, ten. I on dalej jest jakiś taki mały i w ogóle, ale już teraz ma aż jednego pomidorka i on jest zdrowy i ma już tutaj nowe grono. Także... A i w ogóle mogę jeszcze coś ja dodać? No mów. Chcę wam pokazać, jaką mamy hodowlę much. Takiej to jeszcze chyba nigdy nie widzieliście. Myślę, że każdy, kto ma foliaka, to widział coś takiego. Nie, my mamy największą przez to. Aha, no mamy najwięcej. I biedronki tu siedzą. A w ogóle... No tak. Zabiję się zaraz. Ale tu... Nie mam pojęcia, co to jest za ćma i nie wiem, pewnie i tak nie... O, trochę widać. Ona jest różowa, czujecie to? W sensie ma białe skrzydła. I te wzorki na skrzydłach ma różowe. Takie jeszcze nigdy nie widziałam. Ale jest zajebista. Podoba mi się, że jest coś różowego tutaj. Trykasz kwiatki, jak przychodzisz? Tak, ja wszystko trykam, jak przychodzę. Tak. Ja jestem jak słonik w składzie porcelany. Tutaj dynie. No rosną jak rosną. Tak jakby im się nie chciało, ale w sumie no to jest to trawsko takie. Nie wiem. Tu w ogóle ja gdzieś też siałam jakieś kwiaty, ale chyba nic z tych kwiatów nie ma. Tak mi się wydaje. Nawet nie pamiętam, co to było, szczerze mówiąc. Muszę zacząć robić jakieś te... Wtykać jakieś kartki albo coś. Te astery rosną i mam się dobrze i nic ich nie zżera. Tak na moje oko. Tutaj też są jakieś mini posadzone. Dynie znowu, tu już są lepsze, większe. Więc coś z nich będzie. Fasola na sznurki. To jest też piękna robota. No a jeszcze tu podejdziemy, bo tędy już to tak średnio idzie dojść. Ale tutaj jest bajorko. Muszę tu powiedzieć Adrianowi, żeby poskosił to w sumie. I podejść i powyciągać tą rzęsę. Ona się tak rozlazła nieładnie. Czy tam te glony. I trochę to uporządkować. Tu są słoneczniki, też sobie rosną. Też jako jedne z niewielu w sumie, bo jedne nam zeżarły ślimaki. No ale ten wyszedł. Te trzy tu chyba są, z tego co widzę. Więc o tyle dobrze. No, a ja jeszcze chciałabym bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie pozdrowić jedną i jedyną królową, która jest na tym świecie. Joanno, pozdrawiam cię serdecznie. Kogo co? Kogo co? Ty jeszcze nie znasz tej królowej. Czemu masz ekranik obrócony? Nawet nie widzisz, co nagrywasz. Bo siebie nagrywałam przed chwilą. Dobrze. Zresztą on zawsze się zna lepiej. Zawsze je lepiej wie. No bo stoisz tak. I zawsze wie lepiej i zawsze poprawia. Idź pompuj tę wodę, panie. No.
Widzicie, jaki on jest? Widzicie? Ale chociaż wodę pompuje. A zaśpiewaj coś, młoda. Co? Coś ładnego. Nie mam mikrofonu. Co? Nie mam swojego mikrofonu. Myślał, że mnie podpuści. Może ty powinieneś coś zaśpiewać? Co? Ty może... Jajco! Mówię, że ty coś powinieneś zaśpiewać. Ja nie umiem śpiewać. Teraz się wstydzi. Co? Jajco! Przestań mi kurwa obgadywać. A tak to śpiewa normalnie, mówię wam. A, znowu mi coś do ucha wchodzi. Boże! Ujęcie numer 2. Najpiękniejszy człowiek świata miesza gnojówkę z drożdży. A teraz z bananów. Kurwa. Dobrze, że mamy narratora. Nikt by się nie pochytał, co się tutaj dzieje. Narratorzy są potrzebni. Narratorzy? Tak. A przesunie się? Nie. Przesuń się. Tylko za buzi. Dawaj buzi. Uważaj, nie idź tyłem. No nie. Wolę iść tyłem. Dlaczego? Nie wiem. No, nie mam pojęcia. Dlaczego chcesz iść tyłem? Bo wtedy moja pupa czuje się bezpiecznie. Dlatego wolę chodzić tyłem w jego towarzystwie. Nie wiem, czy to puścimy. Puścimy to? Nie. Żeby wszyscy widzieli, że masz strachliwą dupę? Przez ciebie. No, tak mi robi. Powiedziałaś wszystko, co chciałaś powiedzieć? Tak, ale możesz ty coś jeszcze im powiedzieć. Trzymajcie się ramy, to się nie osramy. Koniec. No. No co mam powiedzieć? Zrobiliśmy to, co mówiliśmy na początku filmu. Do widzenia. I jedziemy sobie stąd. Do widzenia. Do widzenia. I zerwaliśmy dwie cebule. Tak. Bo haczyliśmy o nie nogami. I będzie dzisiaj co? Jajecznica chyba. Jajecznica z cebulą. Ale damy wam kurwa szansę i tych dwóch gigantów nie zważymy. Tak. Znajcie naszą litość. Miałam ci ja pieczeń, lecz ją zmarnowałam. Z pierwszego tłoczenia oleju nie miałam. Czemu się nie pozwoliłeś nagrać? Piękne to było. Stary powiedział przed chwilą, że jeszcze umie zatańczyć do tego, to wiecie. Wiecie co robić. Wiecie co robić. Do tego też umiesz, widziałam, pokazywałeś tak rąsie. Wyciągałeś tak. Zajebiście. Japa. Wiecie co robić, jak będzie pod tym filmem 500 łapek w górę, to stary zatańczy. Szczerasz z dupy na mnie. Nie. 60.